przyjdź królestwo Twoje, czyli święty Józef, ojciec czuły. Z księgi Ozeasza. Miłowałem Izraela, gdy jeszcze był dzieckiem i z Egiptu wezwałem swojego syna. To ja uczyłem chodzić Efraima i brałem ich na swoje ramiona, oni zaś nie poznali, że troszczyłem się o nich. Pociągałem ich ludzkimi więzami, a były to więzy miłości. Byłem dla nich jak ten, który podnosi do swego policzka niemowlę, schylałem się ku niemu, aby go nakarmić. O tym tekście pierwszy raz usłyszałem, kiedy miałem 12 lat, kiedy został wybrany Jan Paweł II i w polskiej telewizji wtedy można było usłyszeć coś więcej o Kościele. Pamiętam wywiad z księdzem Januszem Pasierbem i zdziwienie prowadzącej, że Bóg Starego Testamentu nie jest wcale Bogiem groźnym, strasznym, ale właśnie Bogiem czułym, wyjątkowym, delikatnym. Ksiądz profesor Pasierb przywołał właśnie wyżej przeczytany tekst z Księgi Ozeasza. Tak sobie wyobrażam świętego Józefa jako ojca czułego, który w ten sposób zajmuje się małym Jezusem. Miłowałem Jezusa, gdy jeszcze był dzieckiem. Uczyłem chodzić Jezusa, brałem Go na swoje ramiona, troszczyłem się o Niego. Pociągałem Jezusa ludzkimi więzami, były to więzy miłości. Brałem Go na kolana, podnosiłem do policzka, schylałem się ku Niemu, karmiłem Go. Święty Józef jako czuły ojciec. To jest ciekawe, że spośród całej trójki w świętej rodzinie Bóg wybrał najsłabszego, żeby był opiekunem tej wspólnoty. Jezus święty, Maria niepokalanie poczęta, tylko Józef był grzesznikiem. I właśnie jego Bóg wybrał. I Bóg wykorzystał jego kruchość, jego słabość, jego niedoskonałość, żeby poprzez swoją czułość działać w życiu świętego Józefa. Takie piękne słowa papież Franciszek w Patris Corde, w dokumencie, który czytamy, przywołuje. Zbyt często myślimy, że Bóg polega tylko na tym, co w nas dobre i zwycięskie, podczas gdy w istocie większość Jego planów jest realizowana poprzez nasze słabości i pomimo nich. Tak działał Bóg w życiu świętego Józefa, że działał poprzez jego słabości, pomimo tych słabości. Kiedy patrzymy na jego historię, dosyć krótką, przedstawioną w Ewangeliach, to widzimy, że ciągle przeżywał jakieś niepokoje, lęki, dylematy, musiał podejmować wyzwania i Pan Bóg okazywał mu swoją czułość. Tak jak zapewnia w psalmie, że pamięta, że jesteśmy prochem. Bóg pamiętał, że święty Józef był prochem, jak pamięta, że my jesteśmy prochem, że pachniemy ciągle jeszcze gliną, z której nas stworzył. To jest ważne odkrycie, że Bóg czule przychodzi do naszej słabości i wcale mu ta słabość nasza nie przeszkadza. Ważne, żebyśmy to odkrywali. Niedawno rozmawiałem z młodą kobietą, która przyszła przed laty z taką biedą moralną i o tej biedzie powiedziała. I mówi, wiesz, co mnie podniosło? To, że nie stawiałeś żadnych warunków, że zobaczyłam, że jestem kochana bez wstępnych warunków, że nie musiałam nic robić, żeby być przyjęta. I ta czułość sprawiła, że znalazłam siłę, żeby wzrastać, żeby się zmienić. Dzisiaj po paru latach już w tej biedzie moralnej nie jest. To pokazuje, jak Pan Bóg potrafi działać pomimo naszej biedy, że jeśli uczymy się od Niego tej czułości, tak jak uczył się święty Józef, to potrafimy czynić wielkie rzeczy nie tylko we własnym życiu, ale również w życiu innych ludzi. Dziecko jest ufne. Dziecko lubi czułość. Dziecko, kiedy przez czułość buduje zaufanie do swojego rodzica, do ojca, do kogoś bliskiego, potrafi dać rękę i dać się poprowadzić. Nie wie dokąd, nie rozumie wszystkiego, ale wie, że ten dorosły, że ten dojrzały jest wyższy, widzi dalej i że poprowadzi w bezpieczne miejsce. Królestwo Boże przychodzi do nas przez czułość. Pozwólmy Bogu działać, a On sam będzie to królestwo pośród nas wprowadzał.